Polskie Radio Rzeszów. Warto żyć, proszę państwa, dla takich chwil, kiedy mamy okazję spotkać się z artystami i zaanonsować werbel nasz muzyczny plebiscyt, plebiscyt Polskiego Radia Rzeszów, w którym stawiamy na to, co najlepsze w muzyce, co stworzone zostało na Podkarpaciu. Dzisiaj moim państwa gościem jest Konrad Baum z zespołu Doc. Ta płyta, ta płyta to nie tylko płyta, to przede wszystkim spełnione marzenie. Tak jest, jak najbardziej. Jak najbardziej bardzo jesteśmy z niej dumni. Było to marzenie od lat. Musieliśmy trochę czekać. <laughs> Jesteśmy już po, trochę wyżej niż nastolatkowie, jeżeli chodzi o PSL, ale, ale, ale udało się i naprawdę wielka, wielka duma. Wspominamy werbel. I, I całe to wydarzenie z wielkim sentymentem i działamy dalej. Słuchaj, ta otoczka, ta historia, że jesteście lekarzami z zawodu, troszeczkę troszkę wam pomaga, troszeczkę dodaje takiego pieprzu do całej historii no, zespołu Dok. No na pewno, na pewno pomaga, jeżeli chodzi o. No bo jest to, jest to jakiś ciekawy temat, tak. prawda? Nie jest to sztampowa sytuacja, no ale, ale staramy się, żeby to było mimo wszystko profesjonalne. Dzięki temu starczamy się muzykami zawodowymi. No i jak widać zostało docenione, to jest najważniejsze. Czy pomysł na powstanie zespołu dok powstał na bloku operacyjnym? Nie, na bloku nie, ale na dyżurze. <laughs> na dyżurze tak, Sama, sam zespół i, i pomysł nazwy, pamiętam, że wymyśliłem go na dyżurze, zadzwoniłem mhm. do Tomka, który chyba miał dyżur wtedy też na innym oddziale i, i uzgodniliśmy, mhm. że będzie dobra słuchaj, no dobrze robimy zespół, ale jaką będziemy grać muzykę, to także bardzo ważne, bo trzeba uzyskać taki swoisty konsensus porozumieć się tak. z pozostałymi członkami zespołu i powiedzieć, mamy wspólną myśl swój, swój pomysł na naszą muzykę. Jak najbardziej no docieraliśmy się, mogę powiedzieć tak, i ta płyta hmm. jest tego efektem yy, każdy przyniósł coś od siebie, każdy ma inne inspiracje natomiast no, na próbach w trakcie grania oczywiście zaczynaliśmy od coverów, więc stopniowo, stopniowo to wychodziło i gdzieś ten środek razem znaleźliśmy i dzięki temu no jest taki brzmienie wspólne, gdzie każdy znajduje coś swojego i jest zadowolony z tego, myślę. Troszeczkę postąpiliście nieszablonowo, bo zazwyczaj debiutanci rozpoczynają od nagrywania w Polsce płyty z anglojęzycznymi utworami. Często tak się zdarza. Cieszę się niezmiernie, że na tej płycie możemy znaleźć tylko i wyłącznie polskie teksty. Tak, postawiliśmy na polskie teksty, jednak nasz ojczysty język jest moim zdaniem dużo bogatszy, dużo lepiej oddaje emocje, dużo lepiej można wyrazić siebie. Angielski jest bardzo Prosty, jeżeli chodzi o teksty i łatwo napisać tekst po języku angielskim, natomiast no to, co chciałem oddać w tekstach, myślę, że dużo lepiej mogło być przekazane w moim języku ojczystym. Dzięki temu też jest to lepszy odbiór, szerszy odbiór. Ludzie. Też pragną tego, no bo no, muzyka rzeczywiście masz rację, że, że teraz bardzo wiele zespołów zaczyna od angielskich numerów, ale, ale no, tak, tak postanowiliśmy i myślę, że będziemy dalej to kontynuować. Ta płyta została oceniona bardzo wysoko. Zdobyliście nagrodę Werbel 2017, nagrodę jury. To bardzo ważna nagroda, chociaż są spory, czy ważniejsza jest ta nagroda publiczności, czy jury. Najważniejsze, że nagroda jest. Tak. Powiedz mi, jak to się stało, że, że postanowiliście jednak dać pod Ocenę jury i publiczności, swoją płytę wziąć udział w naszym dorocznym plebiscycie? Myślę, że jesteśmy już na takim etapie każdy z nas, naszego życia i muzyki, że nie gramy dla siebie w garażu, tylko chcemy z tym wypłynąć dalej. Oprócz tego też potrzebowaliśmy. E, właśnie taki może aprobaty ludzi, którzy się znają, e, ciebie czy redaktorów. Potwierdzenia? Muzycznych. Tak, potwierdzenia. Czasami krytyki? Czasami krytyki, dokładnie. konstruktywne krytyki, szczerej. ale szczerej, tak. Żeby, żeby powiedzieć, żeby wiedzieć, czy, czy iść z tym dalej, czy jest warto to robić i e, taki, taka zwycięstwo, takie wygrana nam, dało nam niesamowitego kopa i wiarę w to, że, że będziemy to robić dalej jest to jakby potwierdzenie. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Uchylę rąbka tajemnicy, jak pracowało się nad tą płytą. Trwało to y, krótko, m, mozolna praca, y, dużo wysiłku Dużo godzin w studiu, Jak? No to było? na pewno długo. Na pewno długo z, z wielu względów. Materiał powstawał myślę, że przez trzy lata tak naprawdę na, na tą płytę. Jeżeli mieli, byliśmy już gotowi, mieliśmy cały materiał zebrany, no to samo nagrywanie, rejestrowanie też nam zajęło dużo czasu. Ze względu i logistycznych, i pracy, i żeby to wszystko pogodzić. Plus no, na naszej płycie gości nie wystąpił też Damian Kuraż, który nagrał gitary, z, gdzie no to musieliśmy to zgrać też z nim, prawda? Potem cała obróbka, miks i tak dalej, ale ale myślę, że przy takich rzeczach nie wolno się spieszyć i trzeba to dopieścić. Są tacy, którzy tworzą muzykę na Podkarpaciu, zespołów jest mnóstwo, solistów, utalentowanych solistek również. Y miałbyś jakiś, y jakąś wskazówkę, y jakąś taką, y pokazałbyś im jakieś, jakąś receptę a propos tak. lekarskiego <laughs> zawodu na to, y jak zdobyć y sukces, jak odnieść sukces, y co zrobić, żeby, żeby, żeby uwierzyć w siebie? Y przede wszystkim y uważam, że trzeba być konsekwentnym. Y y trzeba słuchać Innych. Słuchać siebie to raz na pewno, ale trzeba też słuchać innych wokół. Jeżeli e, ktoś mówi ci, kolejna osoba, że, że to nie jest średnie, to naprawdę jeżeli ci mówi to kilka osób, to to może być średnie. Trzeba to przyjąć do wiadomości, ale jednocześnie czerpać z tego, z tych uwag jakieś, jakieś skazówki. Iść dalej, ale przede wszystkim nie poddawać się, wierzyć do końca w swoje. Mieć tą pasję, mieć marzenia, bo czasami jest tak człowiek, że jest już dosłownie przed samym osiągnięciem tego, co, co by zamarzył, Cofa się, rezygnuje, a, a jest ja to w zasięgu ręki. Więc do końca, do końca. Zresztą nic to nikogo nie kosztuje. Pasja nigdy nie kosztuje, więc trzeba o swoje walczyć i mieć marzenia, bo tylko po to warto stawać rano. Przypominam Państwu, że zespół DOG otrzymał nagrodę Werbel, nagrodę muzyczną polskiego radia Rzeszów Werbel 2017, za tę właśnie płytę dla kilku chwil. Ta płyta to już powoli materiał, można powiedzieć, historyczny, bo już ogrywany podczas koncertów. Zresztą powiem tak. Ci, że moim zdaniem jesteście bardziej żywiołowi, bardziej wiarygodni godnie na tych koncertach robicie na mnie niesamowite wrażenie jest pewna ekspresja no i przede wszystkim publiczność. To jest tak, ważne. tak, no czy też też tak uważamy, że jesteśmy zespołem koncertowym mocno i e, to zupełnie Aż inaczej strun brzmi. Aż struny się tak, zebrały. Tak, 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 tak <laughs> jest. Tak bywa. E, natomiast no, to, nie, nie ma nic lepszego, jeżeli jest kontakt z publicznością, jeżeli dajemy tą energię z drugiej strony, no to to jest, to jest to jest siła. Te numery zawsze w studio zawsze będą trochę wygładzone, troszkę bardziej stonowane. Natomiast na koncercie można sobie pozwolić na więcej. Gdzieś coś dołożyć, troszkę inaczej zinterpretować. E, także koncerty uwielbiamy, i, i, ale, ale oczywiście tak. Historyczny materiał już na koncertach teraz gramy. E, praktycznie cały nowy materiał na płytę, którą dzięki Radiu Rzeszów właśnie i wygranej będziemy, no już jesteśmy w trakcie nagrywania. Korzystając z okazji, chciałbym Cię zaprosić na dziesiąty jubileuszowy koncert finałowy Nagrody Muzycznej Polskiego Radia Rzeszów Werbel 2018. Czy przyjdziesz? Oczywiście, oczywiście. Będziemy całym zespołem, będzie nam bardzo miło. Na pewno będziemy trzymać kciuki, dopingować zwycięzcom tej edycji. Świetna impreza. Nie wiem jeszcze, kogo zaprosicie jako mega gwiazdę w tym roku, ale, ale jeżeli Ray Wilson był zeszłym, no to będzie ciężko to przeskoczyć. Tym bardziej jestem, jestem ciekawy. Na pewno będziemy. Świetna impreza i, I jesteśmy na pewno dzięki bardzo za zaproszenie. Moim Państwa gościem był dzisiaj lider frontman zespołu DOG Konrad Baum. A my oczywiście zapraszamy wszystkich Państwa na koncert Werbla 2018, przypomnę, 10 jubileuszowy. Dziękuję Ci za przybycie do Dziękuję siebie. bardzo. Wszystkiego dobrego. Cześć, dzięki. Polskie Radio Rzeszów.